Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie jestem w sklepie Directa. No i że sezon szczupakowy mamy coraz bliżej, to pokażę Wam jeszcze jeden fajny model na szczupaki i nie tylko, którym jest Kingshad. Właśnie tutaj stoję przy regale z Kingshadami. Jest to przynęta świetna nie tylko na szczupaki, ale również na sandaczy i okonie w mniejszych wersjach. A na te polskie szczupaczki myślę, że jest to odpowiednia przynęta, która na pewno niejedną fajną rybę Wam da. Także zabieram się do roboty. Stoję właśnie przy regale z kingshadami pięciocalowymi i tutaj tak to się prezentuje. Jest tego po prostu masa różności, różnych kolorów. Powiedzmy, że o, tutaj mam bardzo fajny kolorek. To Wam pokażę od razu. Imitacja takiej uklejeczki, można byłoby powiedzieć. Bardzo fajnie to działa. Tutaj mamy kingshadziki czterocalowe i też Wam wezmę jakiegoś klasycznego, takiego, który naprawdę dużo ryb mi dał. Tylko poczekajcie, muszę się rozejrzeć, gdzie tutaj mamy. O, tutaj właśnie. Zobaczcie. To jest po prostu petarda. Ten kolor ma coś takiego w sobie, że na każdej wodzie daje praktycznie świetne rezultaty, więc pokazuję Wam po raz kolejny w innym modelu, bo naprawdę warto mieć ten kolor w pudełku u siebie. To tak, cztery cale mamy zrobione. Muszę się jeszcze tylko rozejrzeć, gdzie są mniejsze. Gdzie one będą? O! Tutaj mamy kingshadziki trzycalowe. Tak one wyglądają. Jest tutaj też bardzo duży wybór tych przynęt. I zobaczcie tutaj, jaki piękny kolorek. To jest naprawdę poezja. Tak to wygląda. Tak jest opisany. No i dobra. Mamy trzy rozmiary. Trzy rozmiary kingshadów. Więc idziemy teraz jeszcze po główki jigowe. Tu mamy główki jigowe do 5 cali. Myślę, że najlepszy będzie hak 5.0. Do 4 cali weźmiemy sobie 4.0. A do 3 cali wezmę 2.0. Myślę, że to będą najlepsze połączenia z tą przynętą. Dodatkowo jeszcze 5-calowego kingshada można sobie dopalić takimi tutaj dozbrojeczkami dodatkowymi. No ja zazwyczaj tego nie robię, bo uważam, że to jest nie dość duża przynęta, żeby je dozbrajać. No ewentualnie jak ryby grymaszą, to można dołożyć, ale nie jest to konieczność. Tutaj mamy cały zestaw kingshadów od 3 cali do 5 i główki jigowe. Zabieramy się za zbrojenie, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To zaczynamy zbrojenie. Pierwszy poleci 3-calowy kingshadzik. Tak to wygląda. Do tego główka jigowa o rozmiarze 2.0. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak zbroję i
jak to się prezentuje połączone. Trzycalowy kingshadzik, główeczka 2-0, przymierzamy na literce H, powinien mi haczyk wyjść. Przekuwam. I tak to wygląda. Kolejny pójdzie King Shadzik 4-calowy, moja czołowa przynęta na sandacze, tutaj w tym pięknym kolorku. Do tego dobrałem główki jigowe o rozmiarze 4-0 i zabieram się za zbrojenie. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tak to wygląda i teraz sobie przymierzamy. Zawsze jest dobrze sobie przymierzyć, gdzie ma wyjść haczyk. Tutaj sobie robię dziurkę w tym miejscu i nakuwam gumę, żeby wyszło mi w tym miejscu, gdzie sobie zaznaczyłem. Naciągam wszystko i tak się prezentuje już uzbrojony 4-calowy kingshadzik. Doskonała przynęta sandaczowa i nie tylko. Ostatnim kingshadem jest 5-calowy. Ten kolor po prostu jest bajeczny i bardzo dużo ryb już na niego wyciągnąłem. Nie tylko szczupaków, ale również dużych sandaczy. Tak to wygląda po rozpakowaniu. Jest to bardzo miękka, taka lejąca się guma. Świetnie po prostu pracuje pod wodą. Do tego główki jigowe w rozmiarze 5-0. I zabieram się za zbrojenie. Już Wam pokazuję, jak to robię. Tak to wygląda. Przymierzam sobie, żeby wiedzieć, w którym miejscu mam się przebić. O, tutaj. Cyk. Robię dziurę. I nakuwam sobie kingshadzika. Naciągam hak. O. W tym miejscu miało mi wyjść. I proszę bardzo. Tak się prezentuje uzbrojony już 5-calowy kingshot. Chciałem dodać na koniec jeszcze tylko tyle, że wagę oraz długość przynęty będę podpinał pod każdym filmem w komentarzu oraz w opisie. Tak będzie najprościej i najłatwiej będzie Wam znaleźć tę informację. Na dziś to już wszystko. Przypominam jeszcze o promocji i skorzystaniu z kodu rabatowego, dzięki któremu otrzymacie 15% obniżki na Wasze zakupy. Chciałem Wam pokazać jeszcze raz, jak działa kod rabatowy, żebyście mogli z niego korzystać. Więc wchodzicie na stronę directlures.com, przechodzicie tutaj na zakładkę sklep, akcesoria przykładowo, ponieważ kod rabatowy działa na cały asortyment na sklepie. Dodajecie do koszyka sobie swoje produkty. W koszyku tutaj w tym miejscu wpisujecie kogut, dajecie zastosuj kupon. I w tym momencie Wasza kwota została pomniejszona o 15% rabatu, więc zachęcam do zakupów. A w kolejnym odcinku zabiorę się za zbrojenie szczupakowych kotletów. Trzymajcie się, zostawcie suba, łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!